Cześć, cześć. Z tej strony Gracja Górecki i zapraszam Cię na pierwszy odcinek kursu programowania, podstaw programowania. Słyszałem już nienokrotnie, że programowanie jest bardzo ciężkie. A, ja się z tym nie zgadzam. Trzeba wiedzieć natomiast, jak dobrze zacząć naukę programowania. I właśnie to, jak zacząć, chcę Ci pokazać w tej serii podstaw programowania. Więc zacznijmy sobie. Na samym początku musimy porozmawiać sobie o zmiennych. Natomiast wejdź sobie proszę na ten link CreateWithcode.uk. with codeuk Link udostępnię również pod, w opisie filmu, więc nie martw się. Więc tak, w programowaniu mamy do czynienia z czymś takim co się nazywają zmienne. Prawda? I na przykład zdefini zdefiniujmy sobie zmienną e, zmienna 1. I to jest taka nazwa, która jest uchwytem do pamięci komputera. Co mam na myśli mówiąc uchwyt do pamięci komputera? No, już ci pokazuję. Proszę bardzo. Proszę sobie wyobrazić, że ta pamięć RAM posiada takie segmenty. No powiedzmy, że nie będą te takie seg segmenciki tutaj. Natomiast te segmenciki są podzielone... Jeszcze na takie mniejsze, mniejsze i mniejsze sekwenciki, taka incepcja troszeczkę. I zmienna w rozumieniu programowania to jest właśnie taki uchwyt, by móc odwołać się do wartości, która jest przechowywana w pamięci RAM. Tak w skrócie. I zmienne mogą przechowywać jakąś wartość. Nasza pierwsza zmienna będzie przechowywać wartość 1. Język, którym aktualnie się posługuję, jest to Python. W zasadzie w większości języków, kiedy mm, mamy jedną zasadę, to, co po lewej stronie znaku równości znajduje się, czyli ta nazwa, to jest właśnie nazwa naszej zmiennej i tą nazwę możemy później użyć, co za chwilę pokażę, to, co po prawej stronie znajduje się od znaku równości, to jest wartość. Wartość, która zostanie zapisana w pamięci komputera, a do której będziesz mieć dostęp przy pomocy tej nazwy. Taką operację e, możesz pomylić z operacją matematyczną. Mm, możesz po, Powiem sobie operację matematyczną i w wiecie informatyki nazywa się ją przypisaniem, czyli przypisujemy wartość 1 pod zmienną zmienna na 1. Dobrze. I. Liczba ta reprezentuje typ danych, który się nazywa integer, czyli liczba całkowita. Mamy również do dyspozycji taki zapis. Zapis z kropką mówi nam o tym, że liczba jest w zapisie float. oraz mamy następujący, mamy jeszcze również kilka innych typów, natomiast my sobie dzisiaj opowiem o tych prostszych. Jednym z takich typów jest typ tekstowy. Na razie to wystarczy. Na razie chcę, żebyś wiedział o tych trzech zmiennych. Oczywiście jest ich o, o tych trzech typach zmiennych. O, tak. Mając taki tekst, co możemy sobie zrobić? Możemy taką zmienną na razie sobie wypisać. W Pythonie używamy do tego funkcji, która się nazywa print. Print jest to funkcja. O funkcji opowiemy sobie troszeczkę więcej w następnych odcinkach. Natomiast na razie, to, co musisz wiedzieć, to to, że wpisze się ją w ten sposób. Print, otwierasz nawias i zamykasz nawias. I pomiędzy nawiasami możesz sobie napisać zmienna 1. I ta zmienna 1. To, co się za chwilę stanie, używamy tej zmiennej już w następnych linijkach programu, prawda? Czyli tutaj. Teraz możesz się domyśleć, co się może zadziać. Natomiast chcę Ci pokazać dokładnie że poprzez zabawę i poprzez klikanie. Można samemu sobie to sprawdzić. Więc na tej stronie mamy dostęp tutaj w prawym dolnym rogu do takiego panelu, gdzie są dwa przyciski. Na razie interesuje nas ta zielona strzałka. Klikam w nią. I wyskoczymy się, pojawił mi się jakiś błąd. Nic nie szkodzi. Błąd ten informuje mnie o tym, że w linii trzeciej znajduje się e, niespodziewany tekst. Jeszcze raz. A, przepraszam. E, pojedyncze cudzysłów. W ten sposób. Dobra, mój błąd. Mamy polski znak. I ta strona nie obsługuje polskie, polskich znaków, więc e, użyjemy na razie po prostu S zamiast eś. I w ten sposób powinniśmy mieć. OK, wszystko się uruchomiło. Więc jeszcze raz: zmienna 1 w print. To, co teraz zrobiliśmy, nazywa się przekazywaniem argumentu do funkcji, ale spokojnie o tym więcej sobie też opowiemy w dalszych rozdziałach. Po kliknięciu na strzałkę widzimy, że jedynka już nam się wypisała. Zróbmy sobie jeszcze raz print, tylko tym razem wypiszemy zmienną drugą. I pod zmienną drugą, przypominam, powinno się znaleźć nam 2.0. Tak? Próbujmy sobie uruchomić. Jest. I tak samo będzie znajdowało się, to samo zadzieje się ze zmienną trzecią. Oczywiście tekst do zmiennych jest dowolny, natomiast są jest, jest pewne reguły. Zmienny nie należy rozpoczynać od. Powiedzmy, że to jest przykład z złych definicji, czyli nie powinno się zaczynać od y, trójki, czyli od jakiejś liczby. Nie powinno być odstępu pod, pod y, postacią spacji, ponieważ wszystkie języki programowania nie potrafią tego zinterpretować. Musi być jakiś znak albo. Y, tak zwany case, czyli podłoga. Albo na przykład też zmienna, jest, kiedy jest dwuczłonowa, można zapisać w postaci dużej litery. Natomiast również w Pythonie przyjęło się, że dobrą praktyką jest oddzielanie dłuższych y, zmiennych wieloczłonowych takim podłogi. Ok. I to myślę, że jest wszystko na. Pierwszy odcinek. Do zobaczenia. W następnym. Cześć.